dzisiaj nie za bardzo pogodny dzień. Otwieram okno. W tej chwili wiatr w Bydgoszczy w porywach do 15 metrów na sekundę, dlatego stoimy, a nie wozimy płyty, jak to jeden w Warszawie. Ja i tak bym stał, bo tym żurawiem nie da się jeździć w taki wiatr, bo nie ma siły. Miłego dnia. Aha. Tak, jak już kręcę, no to pojedziemy dalej. Będą dwa odcinki przygotowane. Dwa. Jeden będzie o zainteresowaniach operatorów po pracy w kontekście pracy 8 godzin dziennie. Że jest na to czas. Jest przygotowywany. Koledzy spisali, pokazali co robią. Będę mógł o tym opowiedzieć. I mam nadzieję, że namówię jeszcze kolegę Jana i pokażę jego felietony na temat pracy na żurawiu. Uśmiejecie się i zobaczycie, że na żurawiach ludzie, którzy pracują, to nie są zwykłe psy i tłuki, tylko całkiem mądrzy. Jak sam podkreślałem, znam sam dwóch doktorów, tak? Którzy pracują na żurawiach. Więc taki argument trzeba się było uczyć, nie? Nie przejdzie. Drugi odcinek, tu już poważniej. Chłopacy bardzo nalegają, żeby zrobić odcinek o wypadku na Roosevelta w Łodzi. Żeby to zrobić, ja się muszę dodzwonić do ojca. Tam będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. I się zapytać, czy on tego chce. Bo ja rozumiem, że to jest wielka tragedia. Znowu zaczynanie tego na nowo może dla kogoś być straszną traumą. Mogę powiedzieć, co ja się dowiedziałem i co o tym, na ten temat sądzę, ale najpierw grzecznie zapytam. Bo tak, a wypada. Drugie, ja nie będę budował kanału na YouTubie na czyjejś krzywdzie. Bo nie jestem hieną, że tak powiem. Tak? Zapytam się, będzie to dograne. Coś chyba trzeba będzie iść do domu. Cholera. Bo nie daje rady. Dobrze. Cały czas poważnie. Dopytam się i zrobię odcinek. Mam też... Ten odcinek powstanie też nie tak sam z siebie, jak to prosiliście, tylko będzie też w kontekście innych wydarzeń, bo ja na przykład byłem świadkiem wypadku na budowie, gdzie chłopak zleciał 16 metrów na beton. Co prawda przeżył cudem, więc mam nadzieję, że drugie życie dobrze wykorzysta. Ale w jego sprawie też widzę, się dzieje nie tak. Bo wczoraj miałem spotkanie z pewną osobą z tamtej budowy, która, mam przeświadczenie, mnie nagrywała. Nie chcę powiedzieć za dużo, bo wpływanie na zeznania świadka lub próbowanie, nie wiem, urobić pewnego zeznania, to też jest chyba nie fair. To się nazywa wtedy mataczenie. Zatem też będzie film o tym i mam nadzieję, że mnie na świadka tam wciągną. Bo ja jako operator, co prawda chodziłem tam z kasetą, nie byłem w kabinie, ale to ja prowadziłem akcję ratunkową. Więc byłem przy samym człowieku, tak? I nie dam temu człowiekowi dać się wyrolować. Bo jeżeli z jednej strony stajemy my sami, tak? A z drugiej strony staje sztab prawników za firmą budowlaną, to możemy sobie pomyśleć, że stajemy na przegranej pozycji. Ale tak nie jest.
i można o to walczyć. Tak? Więc tu bym się nie łamał. Wystarczy trochę jakby samozaparcia i pomocy ludzi. Nie może być w ten sposób, że budujemy sobie domy, nie uważamy na BHP, a później jak się coś zdarzy, to sobie zamieciemy pod dywan. Bo ta osoba, z którą rozmawiałem, taki kozak wtedy, co prawda przestrzegał BHP, nie powiem, charakter miał ciężki, ale teraz oczy szkliste widzą zagrożenie, które przed nimi jakby kroczy. I teraz możecie być sobie wszyscy tam kozakami na tych budowach, twierdzić, że na Warszawce nie trzeba trzech dech i barierek, bo nikt tak nie robi i raz na 10 lat dostałem mandat, to mam to w dupie. Tylko jak co do czego dojdzie i macie łeb połamany, kręgosłup połamany, czy wózek, to wtedy wszyscy płaczecie, jak się zagrożenie dorwie do dupy. Możecie się otaczać sztabem prawników, a ludzie swoje wiedzą. Miłego dnia. Dzisiaj wiecznie w Warszawie słyszałem, że z wieżowca panele odpadają. Aż tak ciśnie. Miłego.